Nie puszczaj tego! Proszę cię, tego nie puszczaj! Dobra, nie, bo Asia już mnie nie lubi. A ja Antka też nie lubię, żeby była jasność. Przecież on o mnie tak straszne rzeczy mówił. Więc ja telefon. Antek, nie słyszeliśmy się 10 lat. Poza tym mi jest szkoda po prostu rodziny. No jest to po prostu, jeszcze ojciec im zmarł i takie rzeczy robią. Dzień dobry, Jakub Szewczyk, Świat Gwiazd, a dziś ze mną Laura Breszka. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy na konferencji prasowej kampanii Dotykam, Wygrywam. Powiedz coś więcej na temat tego wydarzenia, bo widzę, że jesteś bardzo zorientowana, jako że byłaś też prowadzącą. Tak, miałam ten zaszczyt, bardzo dziękuję. Coś więcej, no jest to kampania niezwykle ważna, ponieważ uczy profilaktyki raka piersi. Dosłownie, czyli po prostu mamy się badać i tak naprawdę o to tu w tym wszystkim chodzi. I najlepiej co miesiąc. Jest to kampania organizowana przez Fundację Wsparcie na Starcie Izabeli Sakutowej. No i powiem szczerze, event, jak na to, że jest to event prozdrowotny, czyli teoretycznie nie musiałby być aż tak popularny. Widzę, że cieszy się popularnością i zainteresowaniem, więc mam nadzieję, że to się przełoży na to, że młode kobiety zaczną się badać, a mamy będą uczyć swoje córki, że tak należy robić. Czy to, że jest dzisiaj tutaj takie duże zainteresowanie, może być spowodowane tym, że jednak w społeczeństwie cały czas ta świadomość na temat tego, jakie badanie jest ważne, jest cały czas za niska? No niestety nie wiedziałam tego, ale mamy w Polsce taką dosyć niską świadomość tego, że należy się badać regularnie. Tak naprawdę raz w roku to już jest za mało, bo po roku rozwinięty rak, nazwijmy to, może już, że tak powiem, odebrać nam nawet życie. Więc badajmy się po prostu co miesiąc i jest tutaj taka wspaniała biustoapka gdzieś dostępna, gdzieś dla wszystkich, która co miesiąc przypomina kobietom, żeby się badały. Plus jest też takie biustomydło gdzieś tutaj, które po miesiącu się wymydla. Uważam, że to jest rewelacyjne, tylko trzeba się regularnie myć. I tutaj to też o tym... Uważam, że to zabawne. No więc jak myjesz się codziennie, to też jest taki sprawdzian, prawda? No to po 30 dniach... Czy się myjesz codziennie? Czy się myjesz codziennie, czy to mydło po 30 dniach się wymydla, albo czy się myjesz dokładnie. W każdym razie po 30 dniach rzeczywiście mydła nie ma i co zrobić z rękoma, jak się nie namydlić, złapać za piersi. Czy wydarzenie dzisiejsze, takie jak to, ma też, oprócz tego, że jest uświadamianiem, to ma też trochę takie zadanie, żeby solidaryzować kobiety i jakby uświadamiać je o tym, że mają ważną rolę w społeczeństwie, bo jest bardzo dużo osób, które to kwestionuje i dla których to nie jest takie oczywiste wcale. A kogo masz na myśli? Kto to kwestionuje? Są politycy na przykład, którzy chcieliby odebrać kobietom prawa wyborcze. No rzeczywiście, to znaczy rzeczywiście wspaniałe jest to, że kobiety potrafią się tak połączyć, ale zobacz jak, ja sobie nie wyobrażam tak naprawdę żadnej kampanii przez samych mężczyzn zorganizowanych z takim rozmachem, z taką tak pięknej, no i z taką energią. Kobiety mają w sobie wielką moc i poczekaj, wróć, pytanie. Czy to nas solidaryzuje? No pewnie tak, ale umówmy się, no głównie chodzi o to, nie chodzi o to, żeby się wielce solidaryzować, tylko żeby jednak po prostu walczyć o to, żeby po prostu mniej kobiet zachorowało. Odsuniemy się trochę od tego mówienia tylko o kobietach, bo chciałem zahaczyć o świat trochę medialno-polityczny. Ty w projekcie SNL Polska brałaś udział trochę w takiej parodii serwisów informacyjnych. Ja się zastanawiam, czy właśnie to, co się dzieje teraz na przykład w telewizji publicznej, jest bardzo dobrym materiałem, żeby to wszystko, co się dzieje, parodiować. No, tak. Bo tak naprawdę nie ma się z czego śmiać, ale czy właśnie śmiech to nie jest jakiś sposób? Wydaje mi się, że jest i jest tego troszeczkę za mało i szczerze mówiąc bardzo wróciłabym chętnie do tego formatu, chociażby samych tych newsowych, tych newsów na śmiesznie. Wiesz co, wiadomości TVP już od lat budzą nasz uśmiech na twarzy albo przerażenie, a ostatnio już dają takie pole do popisu, że myślę, że nie jeden kabareciarz zresztą z tego korzysta i myślę, że tak, scenarzyści SNL Polska chętnie by się... by wrócili do tego zadania, żeby po prostu się pośmiać z naszych niemądrych polityków i telewizji. Ale ten projekt no, nie trwał jakoś długo. Czy uważasz, że w Polsce właśnie taki format jak SNL Polska jest nieodpowiedni? Bo dlaczego to nie trwa do dzisiaj? Wiesz co, czyli jesteś fanem po prostu, tak mnie pytasz prywatnie. Szczerze mówiąc, chyba poszło o pieniądze. To był bardzo drogi format, 1 000 000 za odcinek prawie, wiesz.
a że to było dla Showmaxu, który był platformą zagraniczną, no skomplikowane rzeczy, trochę takie biznesowe. Ja jeszcze reaktywowałam Weekend Update, nie wiem czy wiesz, ja zawalczyłam o Weekend Update 2 razy, raz byliśmy, 10 odcinków stworzyliśmy jeszcze dla WP, chyba Showmax i WP wtedy to emitował. Potem udało nam się, zmieniliśmy nazwę na Doniesienia i udało nam się jeden odcinek zrobić w TVN-ie, ale zeszło, bo ktoś na nas naskarżył. Bo to jednak zbyt niebezpieczne politycznie. Wiesz co, Amerykanie uważają, że najlepiej przejęliśmy serio, że najlepiej ze wszystkich krajów przejęliśmy ten format. To jest chyba powód do dumy, wiesz, że jakby najlepiej ze wszystkich krajów, lepsi od Francji, wiesz, więc żal, nie ukrywam i co, spotykam kogoś z ekipy takiej nawet technicznej, to mówią, kurde Laura, ale było fajnie, bo to rzeczywiście było live i to tak, no wszyscy czuli, że robią coś fajnego i ta adrenalina, no i oczywiście sympatia do siebie, no to był dobry projekt, znaczy taki, wszyscy mamy go w pamięci. Ty jesteś nieodzownie w mediach wiązana z postacią Antka Królikowskiego, chociaż wasza znajomość jest już z bardzo zamierzchłych czasów, więc nie byłbym dziennikarzem showbiznesowym, gdybym no nie zapytał o niego, prawda? Nie wiem. Prawda. Nie wiem. Dlatego bardzo mnie ciekawi, co ty uważasz na temat wyciągania tak bardzo prywatnych i drastycznych i delikatnych spraw na światło dzienne, że tak naprawdę sprawą między Antkiem Królikowskim, a Joanną Opozdą, żyje cała Polska. Wszyscy zaglądają do tak prywatnego sektora życia. Wiesz co, myślę, że każdy sobie wybiera to, na czym chce budować swoją popularność. Ja tak między nami, ojciec mojego dziecka jest ciężkim gościem. Jakbym poszła do mediów opowiadać, co robi, zrobił, no to wydaje mi się, że lawina by taka ruszyła. No, po prostu nie chciałabym w tym uczestniczyć, nie? Więc po prostu czekam, aż dziecko skończy 18 lat, napisze książkę o nim i wtedy wszyscy się dowiedzą, z czym się mierzę. Nie, tak trochę śmiesznie, trochę nie. Rzeczywiście, nie, tak szczerze, ja też jestem osobą w takiej ciężkiej sytuacji. Dobra, nie, bo Asia już mnie nie lubi. A ja Antka też nie lubię, żeby była jasność. Ja nie lubię Antka. Bo on mnie nie lubi podobno. Nieważne, nie będę o nim mówić, no. Nie będę o nim mówić, bo a już powiedziałam. Nie, no generalnie no wiadomo, że to słabe, nie? A nie uważasz, że rykoszetem obrywa jego rodzina, czyli na przykład no, jego mama? No masakra, no dla mnie to jest po prostu przykre. Ja znam tę rodzinę i ta rodzina jest w porządku, to są dobrzy ludzie. Ale w ogóle to jest zabawne, nie? Jak to się wszystko zmienia, jakby są uwielbiani przez tłumy, jakby rodzina, nasza polska czołowa rodzina i nagle są miażdżeni. No ludzie, jakaś trochę delikatna konsekwencja, jakby szczerze, znaczy, no ten świat mediów to jest tak posrany i niefajny, jakby w ogóle to wszystko jest tak, dobra, nie, wiesz co, może, ale nie puścisz tego. Ale ja nie chcę tak przyciągać uwagi. Wiesz co, do mnie Asia, znaczy dzwoniła koleżanka mówiąc, że Asia Opozda dzwoniła do niej, dlaczego ja się dobrze wypowiadam o Antku, po moim jedynym takim zdaniu, bo przecież on o mnie tak straszne rzeczy mówił. Więc ja telefon, Antek, nie słyszeliśmy się 10 lat, ale nie życzy sobie, żebyś o mnie mówił. On tak, okej, dobra, to ty też o mnie nie mów, dobra. No nieważne, nie wiem właśnie do czego dążę. Do tego, że i tak to jest bardzo delikatna sprawa, nie? W ogóle to, ludzie powinni być znani z tego, co robią, a nie z życia prywatnego. Ja, wiesz, nie mogę powiedzieć to dużo. A poza tym mi jest szkoda po prostu rodziny, no jest to po prostu, jeszcze ojciec im zmarł i takie rzeczy robią. Znaczy w sensie, Boże, no mają ciężko z zasady, jakby. Ja wiem, że Asia też ma na pewno bardzo ciężko, ja tego nie kwestionuję, ale nie jestem za takim brzydkim praniem brudów. Czy twoim zdaniem to jest możliwe, żeby ludzie, którzy pracują w showbiznesie, załatwiali swoje dramaty rodzinne bez świateł reflektorów i instagramowych storiesów i tak dalej? No a jak myślisz, jest to możliwe, czy to jest zupełnie niemożliwe? Jako, że jestem trochę idealistą, to myślę, że jest to możliwe. Wiesz co, ja też tak myślę. Myślę, że bardzo wiele osób, o których nie słyszymy w kontekście prywatnym, a w kontekście zawodowym, właśnie tak robi. Ale my o tym się nie dowiadujemy. O tym nie dowiadujemy, dokładnie. No. Ja zawsze lubię zapytać na koniec, no, czego ci powinniśmy życzyć, bo to jest takie dobre rozstanie się po rozmowie, więc czego powinniśmy ci życzyć? A żeby, mam takie 3 całkiem ciekawe propozycje zawodowe, to żeby zostały potwierdzone do końca tygodnia. W takim razie. Jutra. Dużo czasu nie ma. Nie ma. Wszystkiego dobrego. Dzień. Życzymy i takich samych fajnych eventów, jak co najmniej jak dzisiaj. No właśnie, dzięki. Ale wytniesz to, tak? Powycinasz? Wytnij, proszę.